Festyn strażacki, już drugi z kolei, został specjalnie zorganizowany po to, aby nasza ludność, ogólnie cała gmina Łużna, mogła zobaczyć, jak prosperuje nasza ochotnicza straż pożarna. Ogólnie głównym naszym, tak jakby powiedzieć, zadaniem było zebranie pieniędzy na doposażenie naszej jednostki. Chcieliśmy pokazać naszym widzom nasze możliwości sprzętowe, jak prosperuje nasza straż pożarna. W trakcie pokazu technicznego pokazaliśmy, jakie mamy przeszkolenia, jakim sprzętem dysponujemy i jak potrafią nasi druhowie pokazać oraz uratować osoby w trakcie wypadku. W tym momencie był akurat pozorowany wypadek strażacki i chciałbym podziękować ogólnie wszystkim, którzy wzięli udział oraz osobom, które po prostu pomogły nam zorganizować ten festyn. Bardzo dużą pomoc niosły nam firmy, które nas sponsorowały. Była to firma Alex, firma ITnet24 oraz firma Magze Remont. Są stali sponsorzy oraz sponsorzy tegoroczni, czyli sklep Stokrotka, sklep Hitpol działający w Łużnej, firma handlowo-usługowa Tubek, firma budowlana Kawa oraz chciałem także podziękować firmie AutoKOS, to jest złomowisko pojazdów w Zagórzanach za torami, która użyczyła nam samochodów do pokazu technicznego. Chciałbym również podziękować firmie Kuzynopol, która udostępniła samochód, aby mogła u nas na scenie wystąpić orkiestra Delta Siedlisk oraz podziękowania dla sklepu Stokrotka, który bardzo pomaga nam co roku w organizacji, w wyposażeniu sprzętu do gastronomii. Chciałbym podziękować także pizzerii Soprano, jest to filia Soprano w Stróżach, która również dołożyła się dosyć szerokim asortymentem w wkład naszego festynu oraz osobom, które po prostu pomogły nam w przygotowaniu całości, bo to nie tylko my jako Ochotnicza Straż Pożarna, nie tylko ja jako główny organizator tego festynu zorganizowaliśmy wspólnie tą imprezę. Serdeczne podziękowania szczególne właśnie dla sponsorów, bo to wspólnymi siłami udało się ten festyn zorganizować. Gminny Ośrodek Kultury, jak co roku już na pierwszym festynie strażackim, szczególnie pomaga nam w organizacji tego festynu, bo to nie jest lada wyzwanie, że każda jedna osoba może sobie taki festyn zorganizować. Również do wkładu finansowego oraz wkładu w pomoc udzieliła się głównie gmina Łużna. Jako wójt bardzo dużą pomocą pokazał się wójt gminy Łużna, Kazimierz Krok, który również wspomógł nas jako ochotników oraz naszą straż w zorganizowaniu tegorocznego festynu. Jeśli zostanie dokładnie już rozliczony i podjęta decyzja, jak zostanie wpisany ten festyn w naszą księgę, moim zdaniem, jako głównego organizatora, możecie się Państwo spodziewać następnej edycji takiego festynu.